Cześć i czołem, Eldeńczycy. Z tej strony Ngelquero w kolejnym odcinku Elden Ring, w którym wyruszymy sobie do twierdzy Okrągłego Stołu, czy tam Stołu Utraconej Łaski, no zwał jak zwał. Najważniejsze, że wiadomo, o co chodzi. Jesteśmy właśnie w twierdzy naszej. Możemy teraz skupić się na, nie wiem, kręgu fabularnym w tym miejscu. Chcemy dać ci modlitewnik. O modlitewnik sekty smoka. No i okej. Co my tutaj, z czego my tutaj możemy korzystać? Na pewno fajne rzeczy się tu pojawiają, jak zwiększymy swoją wiarę. Więc myślę, że na tym będziemy się mogli skupić. Tutaj możemy podpalić obszar na wprost rzucającej osoby. No myślę, że tym się jeszcze nie będziemy tutaj... Nie będziemy się tym jeszcze zajmować. Zajmiemy się tym kiedy indziej. Jak już zwiększymy sobie ten zasób właśnie naszej wiary. Great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Gloved, it was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood. Ej, ona nam to już mówiła przecież. Dobra. Dobra, dobra. Palce nas poprowadzą, tak jest. Nie chcę być inaczej. Teraz natomiast możemy udać się tutaj do kowala i z nim porozmawiać, bo widzę, że nasza koleżanka tu wróciła. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh, I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish, but if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the spirit tune apprentice, pleased to make your acquaintance. No i w tym momencie możemy dostrajać duchy, czyli właśnie tutaj za cmentarne konwalie i runy możemy wzmacniać te nasze prochy. Jest to bardzo przydatne, muszę przyznać. No i możemy sobie w sumie tutaj polepszać te nasze chochliki. O, rozmowa jest tutaj dostępna jeszcze. Why immortal essence exists, a spirit under the Golden Order. I can understand their yearnings, what they become drawn to. Master Hugh said it himself, actually, that I'm no mere prentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Roderica, the certified spirit tuner. Awansowała, No dobra, o, mamy nowość, ukłon, pięknie. O Roderica. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Coś jeszcze? The girl has come a long way.
as ever, time and technique have made her stronger. It is good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice or a daughter. But at times, that's precisely what she feels like to me. I've gone soft. And it isn't easy. Okej. Oręż co prawda możemy wzmocnić, ale niestety nie ten. Kostur natomiast możemy, bo niewiele kosztuje, także w mig sobie to odzyskamy. Teraz chodźmy do tamtego Rogiera, tak? O ile dobrze pamiętam. Daj ślad czarnego noża. I can scarcely believe you managed to get your hands on this. You recall our conversation about the Knight of the Black Knives, yes? They say the assassins who carried out the deed were scions of the Eternal City. A group entirely of women, arrayed in armor of silver under cloaks which fooled the eye. The knives they wielded, though, were imparted with the power of the Rune of Death through sinister rite. Please, I beg of you, lend me the knife print for a time. I'd love nothing more than to tease out its secrets. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the Rune of Death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain it will help me see. Podano ślad czarnego noża. Okej. Oddaliśmy mu. Teraz możemy ruszyć, myślę, tutaj do naszej koleżanki. Tak, pozwól się objąć, dokładnie. Być może ona teraz będzie miała też coś ciekawego tutaj do przekazania nam. O Rogierze. He seemed positively elated. He must be possessed of great mental fortitude. It anchors his will and sustains him, despite his grievous wounds. You truly are a champion to dear Roger and myself too. No, dostaliśmy gąską ofiarną. Aha. Dała nam gałązkę w dowód tego, że jesteśmy dla niej czempionem. I tyle. No cóż, czasem bywa i tak. Okej, zobaczmy tutaj na dole jeszcze to przejście. Czy ja będę miał tyle kamiennych kluczy, żeby to otworzyć, czy nie bardzo? Jeden mamy, ale tutaj będą potrzebne dwa. Niestety nie mamy. Klucza czarnego klucza Krepusa i bełt czarnego klucza. Teraz przewrót. No w sumie racja. Co to się dzieje? Czemu to tak dziwacznie przycina? Chodźmy teraz na górę i zobaczymy, czy coś się tutaj nie dzieje. Da się to otworzyć? Teraz smutek. Nie wiem czemu. Skoro jeszcze tam wejść nie możemy. A tego tu nie ma, co wcześniej z nim rozmawiałem. Tego ziomutka. Teraz głowa. A, on tutaj chyba jest. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then I bid you welcome as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Okej.
Więc pan tutaj chce zostać eldeńskim władcą. Czy my możemy zaoferować jakiś dzwonek? Nie mamy żadnego, okej. Możemy pokupować te klucze, ale czy ja wiem, czy ja chcę 12 tysięcy przewalić na same klucze? Chyba raczej nie bardzo. Dobra, więc na chwilę obecną chyba tutaj już mamy wszystko, co jest możliwe do porozmawiania i tak dalej. Więc nasza sielanka długo nie trwała. W kolejnym odcinku możemy ruszyć tutaj do Złotego Drzewa. Myślę, że to będzie w miarę sensowne rozwiązanie. Bo powiedzieliśmy sobie, że będziemy eksplorować ten północny region. Tyle, ile możemy tutaj doświadczenia wydobyć, zdobyć i tak dalej. Tyle też zdobędziemy. Tylko pytanie brzmi, czy tutaj już powolutku nie będzie za ciężko. Ale o tym się przekonamy oczywiście w kolejnym odcinku. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku i części przygód po Elden Ring.